Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. I tutaj na początek pan José Arcadio Morales, no pięknie tutaj się nazywa. Witam pana Stanisława, bardzo dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie. A oto kolejne. Jak to się stało, że podczas II wojny światowej Polska straciła swoją inteligencję, a Żydzi swój plebs? Według dr Ewy Kurek 85% Żydów żyjących w Polsce to byli Hasydzi i oni w większości zginęli, a Żydzi, którzy byli zasymilowani, w większości uniknęli śmierci. Skutkiem tego było to, że po wojnie wiadomo, kto rządził Polakami. Czy to był przypadek, czy jakiś chytry plan? No, przede wszystkim tutaj trzeba by uściślić te rzeczy, dlatego że aż tak dużo tych zasymilowanych Żydów, aż tak wielu śmierci nie uniknęło, zwłaszcza że ich było stosunkowo niewielu. Pani Ewa Kurek powiada, że nie było ich więcej jak 15% społeczności żydowskiej, no i nie wszyscy ocaleli. Oni tylko mieli większe szanse i niektórzy z tej szansy skorzystali, to znaczy udało im się przeżyć, ale bardzo wielu się nie udało. Jeśli chodzi o inteligencję, no to rzeczywiście tutaj Niemcy na terenie swojej okupacji rozpoczęli od samego początku tam akcja AB, aresztowanie profesorów i tak dalej. Także tu rzeczywiście inteligencja była zwalczana, ale całkiem polska inteligencji nie została pozbawiona w czasie okupacji niemieckiej, dlatego że znaczna część inteligencji to było ziemiaństwo. No i owszem, ci, którzy tam podpadli okupantowi, no to oczywiście skończyło się to dla nich źle, albo śmiercią, albo obozem, albo... Natomiast jak Sowieci weszli, to po prostu jednym ruchem ręki tę część inteligencji polskiej po prostu pozbawili materialnych podstaw egzystencji. No i to było, nie mówię już o tym, że na Kresach Wschodnich, co się tam wyprawiało, przecież wywózki w głąb Rosji rozpoczęły się jeszcze w 1939 roku, a w 1940 to już ruszyły pełną parą. Więc tu od jednego i od drugiego okupanta inteligencja polska doznała straszliwych ciosów. Żydzi w większości napłynęli razem z Armią Czerwoną, dlatego że bardzo wielu Żydów uciekło przed Niemcami na teren okupacji sowieckiej i później byli ewakuowani stamtąd, kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, to byli ewakuowani, czy ewakuowali się w głąb Rosji. Jak się czyta te życiorysy wybitnych Żydów, którzy po wojnie zajmowali kluczowe stanowiska w rządzie, czy w partii, czy w bezpiece, to oni większość z nich tam przeszła taką właśnie drogę. No i dlaczego Żydzi? Stalin po prostu im ufał. Stalin im ufał również dlatego, że Żydzi w partii komunistycznej, w PPR-ze i w PZPR-ze, oczywiście do czasu, tworzyli taką partię wewnętrzną. Oni się tam rozpoznawali po zapachu i chociaż propagowali internacjonalizm proletariacki, to sami się organizowali na zasadzie narodowej. I to w niewielkim stopniu to była inteligencja. W większości to była półinteligencja, a nawet ćwierć. No weźmy takiego Józefa Światło, Fleischfarba. Przecież on miał, zdaje się, szkołę podstawową tylko, więc trudno uznać go za jakiegoś inteligenta, czy na przykład takiego Oskara Szyję Karlinera, który tam, że tak powiem, wykształcenie miał średnie, to znaczy coś tam się wiedziało, czegoś się nie wiedziało. Nie przesadzajmy z tą inteligencją, po prostu to nie ze względu na właściwości intelektualne tej grupy, tylko ze względu na to, że Stalin uważał, że przy ich pomocy będzie łatwiej trzymał w ryzach mniej wartościowy naród polski. Pan Wiktor Sisi-Hicheł.
Kochany panie Stanisławie, mam dla pana tym razem trzy pytania. Jaki ma pan stosunek do Wielkopolski? Na przykład Roman Dmowski był zakochany w regionie i mieszkańcach. Czy ma pan jakieś wspomnienia z poznańskiego? No mam oczywiście, ale niedobre. Z niezawisłych sądów w Poznaniu, no, które są na całym świecie słynące z niezawisłości, ale taki niezawisły sąd w Poznaniu, właściwie sądy, jak dotąd zoperowały mnie bez znieczulenia. Także nie mam dobrych wspomnień z Poznania, zwłaszcza ostatnich, bo kiedyś to rzeczywiście miałem miłe wspomnienia z poznańskiego, no ale teraz te wspomnienia sądowe mi te przyjemne wspomnienia zatruły. Drugie pytanie. Czy wyobraża sobie pan konstytucję, prawo karne, cywilne i inne państwa polskiego oparte tylko i wyłącznie na Biblii, pismach ojców Kościoła, prawie naturalnym oraz prawie rzymskim, odrzucając pozytywizm prawniczy, socjologiczną szkołę prawa czy prawo zwyczajowe oraz wszystkie socjalistyczne wymysły? No nie wyobrażam sobie tego, bo raczej uważam, że byłoby to nawet niebezpieczne, bo na przykład gdyby prawo karne było oparte na Biblii, no to co? Tam na przykład są takie precyzyjne wskazówki, że nie pozwoli żyć czarownicy. Pozwoli żyć czarownicy, czyli gdyby prawo karne było oparte na Biblii, to mielibyśmy tutaj przestępstwo czarów, no i to w dodatku zagrożone karą śmierci. Także myślę, że to nie byłoby dobre rozwiązanie. Myślę, że tak odrzucanie wszystkiego, całego dorobku jurysprudencji w postaci pozytywizmu prawniczego i innych takich wynalazków, to byłoby niepotrzebne. Wystarczy zapewnić, czy osadzić, że tak powiem, system prawny na odpowiednich podstawach, na odpowiednim fundamencie etycznym. I w cywilizacji łacińskiej to tym fundamentem etycznym systemów prawnych była etyka chrześcijańska. No i to jest wystarczająca gwarancja do tego, że prawo pozytywne nie będzie jakieś wynaturzone. No podam przykład. I na prawie naturalnym, zresztą etyka chrześcijańska na prawie naturalnym tam też bazuje, nie tylko, bo również na, że tak powiem, woli absolutu, ale na prawo naturalne bardzo respektuje. Podam przykład takiej sytuacji. No wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie urodzili się w latach parzystych. Może się tak zdarzyć. No i jak się zorientowali, że tak jest, to przeforsowali ustawę przez aklamację, przyjęli ją, ustawę stanowiącą, że majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych. Z punktu widzenia demokracji wszystko byłoby w jak najlepszym porządku, bo i ustawa została przyjęta jednogłośnie i została oparta na rzeczywiście istniejącej przesłance i łatwo sprawdzalnej, więc wszystko by było w jak najlepszym porządku. Natomiast czulibyśmy, że nie jest w porządku. Dlaczego? Dlatego, że ona by była sprzeczna przynajmniej z dwoma prawami naturalnymi, to znaczy z własnością i wolnością. I dlatego te etyczne podstawy systemu prawnego są takie ważne. Trzecie pytanie. W moim rodzinnym Śremie Wielkopolska Chińczycy chcą otworzyć fabrykę elektrolitów. Większość głosów, które słyszałem, są negatywne. W skrócie Chińczyki wypie tego. Ludzie mają gdzieś gospodarkę, nowe miejsca pracy. Czy sponsoring miejscowego klubu sportowego, co Chińczycy zapowiedzieli, a argumentują to ochroną środowiska i ogólnym irracjonalnym lękiem przed Chinami. Co pan sądzi o tej sytuacji z Panem Bogiem? No sądzę, tu podzielam pańską opinię, że no nie wiem, rozumiem, że ekologowie mogliby tam protestować przeciwko budowie tej fabryki elektrolitów,
ale z ekologami to prawidłowa rozmowa jest taka. Tam taki Chińczyk, Pafawak, by zaprosił ekologów na kolację i tam w czasie już w dobrym chmielu to by ich zapytał: chłopaki, oczywiście po chińsku, chłopaki, to ile chcecie? No to oni by powiedzieli, bo tyle, a tyle. Aha, no i przelew by nastąpił tam przez jakieś, no tak, żeby tam fiskus tego nie spenetrował i tam inni szpiedzy, więc tam przez Kajmany czy gdzie indziej. No i okazałoby się, że żadnych przeciwwskazań tych ekologicznych nie ma. Nie wiem, dlaczego Chińczycy nie pójdą w ten sposób na skróty. Ja na ich miejscu bym poszedł. Pan Marcin Marcin. Drogi panie Stanisławie, truba duże polskiej publicystyki. Oj, oj, oj. Niedawno nawiedziła nas tak zwana bestia ze wschodu, przynosząc jakże rzadkie weże globalnego ocieplenia śnieżyce. W związku z tym, czy mógłby pan nam trochę powspominać zimę stulecia w Polsce? Co pan wtedy robił i jak sobie radził z tamtymi mrozami? Czy pamięta pan, jaką najniższą temperaturę miał za oknem? Jak wspomina pan walkę ówczesnych władz z PRL z tym kryzysem? No dokładnie pamiętam, bo akurat ta zima stulecia zaatakowała w Sylwestra. A Sylwestra z kolegą Szozdą właśnie drukowaliśmy kolejny numer Gospodarza. I ten druk zakończyliśmy wieczorem. I ja wyszedłem z zamiarem powrotu do domu. Okazało się, że musiałem brnąć przez gruby pokład śniegu. A kiedy już dotarłem do ulicy, to się okazało, że już autobusy komunikacji miejskiej nie kursują. Także musiałem stamtąd na piechotę na Ursynów dotrzeć jakoś. Bardzo mnie to zmęczyło. No i za oknem była temperatura wtedy około 30 stopni, chyba poniżej zera, także rzeczywiście to był problem. No i jak władze walczyły? No mobilizacja była pełna, ale tutaj okazało się, że nasze państwo nie jest tutaj przygotowane na tego typu sytuacje, bo natychmiast całe państwo, cały kraj został sparaliżowany. Największym problemem to było zapewnienie dostaw węgla śląskiego dla elektrowni, bo gdyby te dostawy zawiodły, no to nie wiem, to wtedy rzeczywiście byłaby katastrofa. Ale pamiętam, że wtedy, jak już się sytuacja trochę uspokoiła, to byłem, nie, to było później, bo już w latach 80. też był taki atak mrozu, a wtedy jeszcze nie było. Także okazało się, że po tygodniu, bo to tydzień trwały te straszliwe zmagania, po tygodniu sytuacja względnie została opanowana, no ale wtedy pokazała się cała słabość PRL-u. Także no i już po tym doświadczeniu propaganda sukcesu nie miała takiego już przekonującego waloru jak przedtem.